Siema. Przypominam, że zbieram pomysły na buildy do ankiety. Siemane, słyszę. Ostro tutaj, ostro było z tą kuszą ostatnio. No właśnie, tak chciałem cię zapytać. Już budowałem pytanie. Już budowałem pytanie, tylko jeszcze go, kurde. Już jestem zmęczony dzisiaj. Ale jeszcze muszę coś puścić, jakiegoś, kurde, strumyczka. I tak, żeby będzie wolny i chillowy. Welmirem, czemu? Dobra, najpierw trzeba pospać, bo jest wieczorek. To po pierwsze. Nie dam rady, takiej wolnej tej nie dam rady, sorry. Nie dam rady. Yes, sir. Apply. Hell yeah. On ma dobrą kuszę, bo do treningowa to taki peasant, bo wersja kusza ta. Ja wiem, ale właśnie wiesz co, ja widziałeś, nie wiem czy widziałeś to, ja próbowałem kupić na początku tą kuszę, tylko za mało pieniędzy miałem. I ten. Za mało pieniędzy miałem i nie starczyło mi na bełty, nie starczyło mi na medykamenty i tak dalej. I pomyślałem sobie, że spróbuję. A, widziałeś, pomyślałem sobie, że specjalnie spróbuję tą kuszę zobaczyć, nie? No bo ona po coś jest, to jest najsłabsza kusza w grze. No i rzeczywiście się przekonałem, że to najsłabsza kusza w grze. Ale spokojnie, bo ja wiem, ja z Windowshopowałem gościa, także wiem, że on ma tą kuszę, także ona czeka na mnie, tylko odbiorę teraz kaskę, rozumiesz? I on chyba 475 czy coś kosztowało, czy coś, zaraz patrzę, odbieram. Tylko jeszcze patrzę, zrobię. Reload, hell yeah. Edilona. No tylko, że widzisz. Tylko, że Dirwin już startuje z tym, tak? Z tym łukiem. To już się gra. No, jak się. A jak chce. Widzisz, jak chce się grać kuszą, to się gra Welmirem. A jak chce się grać kuszą Dirwinem, to co wtedy? Cztery damage'a, ale zasięg 2, to jest dodatkowy strzał. No, to takie, wiesz, można by było to też, no dobrze w sumie to ujęte, bo można by było, ach, zapomniałem, że to tak działa. Można było, myślę, to by lepiej ogarnąć, no ale wiadomo jak to jest, nie? Z tym wszystkim. Dobra, teraz tak, wyjdziemy tutaj szybko, kasę trzeba, chciałem tutaj szybko tego, szybko, żeby nie znikła, czy coś. Teraz tak. O kurde, co ja nie podniosłem tej drugiej tej? No, to ciekawe, że ostatnio widziałem, jak ktoś, jakiś streamer chyba oglądał Creator Mapa, nie?
Roada, Creator Road, czy Roadmap, czy jak to tam, że jak będą rozwijać grę. I ten. I było napisane, że chyba duży priorytet jest na stworzenie kreatora postaci. I do tej pory nie ma. Ale nie wiem, czy wiesz, niby spoko by było mieć kreator postaci, ale z drugiej strony pytanie, czy może oni coś już planowali, ale wiecie, może nie do końca to jeszcze było tak, jakby chcieli, nie do końca miało sens, dopiero jak będzie dużo postaci, dużo perków, tak, bo musieliby dodać perki, a dużo perków to jest dużo, musisz robić tak jak to balansu, a teraz już ciężko czasem jest z balansem, także wiesz. Dlatego jakby ja się zdaję całkowicie na twórców. Wiadomo, rzadko aktualizują i tak dalej, i tak dalej. Ale niech to będzie rzadkie, a dobrej jakości, niż wiecie. Częste, a wiadomo jakie. Teraz tak, z poprzedniego playthrough się przekonaliśmy, że kasy można trochę wydać więcej. Nie trzeba tak mocno tej kasy oszczędzać, znaczy oszczędzać, że wiemy już i tak, co chcemy od początku kupić. Tutaj raczej zbrojki nie ma żadnej fajnej. Główki. Naportactwo minus 2 to nie najgorsze. Krwawienie kontrola, ale to może nie. Mocniejszy rykoszet. Te rękawiczki mają partactwo 2, a te nie mają. O! Kryta 1, odporność na ból. Jo, Maszek, znowu Dirwin, no. Tym razem kusza. Bo pomyślałem sobie, że póki mam świeżą pamięć o łuku, to zobaczę jeszcze kuszę. I bo gadaliśmy dużo też z Łysym o tych kuszach i tak dalej, o porównaniu, że kusze są lepsze niż łuki. I teraz chcę, wiesz, na świeżo mam porównanie. I ogramy kusze tak samo, jak ogrywaliśmy łuki, dla dobrego porównania. Taki jest plan. Ja się co, ja powinienem tutaj przyjść, jak będę miał całego golda, bo teraz nie wiem, ile mogę wydać, ale tak. Tu mam minus 1 partactwa, to jest spoko na główce. Minus 1 partactwa na główce to jest typ numer 1. Energia, regeneracja energii na początku nie jest problemem, więc nie. Możemy mieć albo minus 1 partactwa, albo 1 kryta. Na początku ja bym dał. Na początku ja bym dał. Kryta nie, ja bym zmniejszył partactwo na początku. Więc może to bym za 93 kupił. To główkę najpierw zobaczmy. Główki więcej ciekawej nie ma. Jest ta z opancerzeniem, ale ja na razie nie chcę. Jest z krytem i z partactwem. To z partactwem bym wziął. Paska nie ma. Główka. Klaty nie ma. Nóżki mnie nie interesują na razie. Bo nic tam ciekawego nie mają. I rączki. Rączki tu mają dwa partactwa. A tu mamy kontra i unik. To w sumie. Ja nawet sobie wezmę to, bo to nawet to w sumie nie kosztuje tak dużo, bo jak sprzedam takie coś jeszcze. Jaki wieśniak się wygląda. Jak się zrobi takie i w sumie o, kupi się takie o jeszcze za 93, to co to było tak naprawdę? A już mniej partactwa. O całe 3. Tak się wydaje, ale już unieruchomienie wejdzie, aby nie weszło. Buty, czy ja chcę je naprawić? Odporność? Nie. Dostaniemy lepsze. Tu więcej mu nic nie sprzedam, a kupić nie chcę już nic.
A, że niby można by było coachem, tak? Ale czy ja chcę? Na razie nie. Może gdzieś wydropi mi. Na razie nie. Na ten build przyjdzie czas jeszcze łysy, bo ten teraz chcę zrobić czystego, jak to się nazywa? Czystego archera, tak jak robiłem czystego crossbowera, czystą kuszę, tak jak ostatnio robiłem czysty łuk. A tą sugestię z hybrydą kusza i mele Thanks for the follow. wpisałem do wiesz, no do ankiety, także ten. Także kiedyś w końcu ogramy na pewno ten build. Kurde, co to z tym kolanem? Jakieś takie dziwne. Chcę wiedzieć dokładnie, to jest bardzo ważne. Robimy ten. No, właśnie, bo to wiesz, zawsze to większe kryty czy coś. Zobaczymy, jak to pójdzie. Skupmy się na jednej, a potem kiedy zobaczymy. Ale ja i tak myślę, że najlepsza, najefektywniejsza postać by była z hybryda, czyli granie kusza albo łuk z daggerem i z podwójnym uderzeniem. I tylko tyle. Wróg ma 20-30% HP, podchodzi, ty jego zdobył ten z podwójnego uderzenia, wchodzą kryty, no bo masz tam, wiesz, dużo kryta i ten. I tak powinno być to najwygodniej. Albo zabijasz jednego przeciwnika, potem zmieniasz na broń, masz już take aim, odskakujesz, albo podwójny atak. Dobra. Ło, zaraz będę strzelał, kurde. Zaraz zrobimy Seize Initiative, bo ja chcę take aima wziąć. Chciałbym mieć take aima. Tak, folio to sobie powywalam na razie. Zawiozę je dalej. To są bardzo tanie rzeczy, to je posprzedaję. Tyle, alkoholki to... O, jeszcze to się skryło tutaj. Alkoholki. O, brandy możemy dać dla Booma, no bo odporność na przemieszczenie, zahartowanie. Ja sobie te zahartowanie to sobie na razie zostawię, bo to będzie dobre na walkę z trollem. Bo nie wiem czy ten, a na razie weźmiemy sobie ten amulecik na kryta. O. I jeszcze muszę zobaczyć, czy ten gość ma alkohol. To weźmiemy sobie na razie od najsłabszego, zaczniemy. I czy ma scrolla? Jeden, ta identyfikacji. To jest właśnie ta lipa, że na początku mają strasznie mało identyfikacji. Amulet partactwo minus 2 za 17. Przeklęte. Partactwo minus 2 za 17. Kurde, może lepiej będzie mi partactwo jeszcze obniżyć, a wziąłem tego już za szybko ten. Gdzie 14,5, jak można z 14,5 partactwa żyć? To daje chyba 3 kryta. 3 kryta czy 1 kryta? Jak to daje 1 kryta, to nie warto. Nie, 3 kryta, to jeszcze nie jest źle, 3 kryta.
Trzy kryta, skuteczność obrażeń krytycznych, odporność na obrażenia fizyczne i energia. To jeden celności. Trzydzieści to standardowe, tak? Kryty plus 30. Dobra, już dostałem tego, już wezmę sobie ten Już nie będę kupował te dwa partactwa, już może jakiś pierścionek, coś się trafi na razie, dobra. Pal go licho na razie z tym. I co? Medsy trzeba wziąć. Dobrze zacząć kick aim i boss na easy com. Zostawię, żeby ściany dobrze wpychać, to duży damage wchodzi. Ja w siłę szedłem, to i mocna szansa podbiło na kiku. Na stagger, na oddech, na 14 levelu. No, to stagger wchodzi praktycznie non-stop, nawet jak ma 30 resista. No i depnięcie też nie najgorsze, no. Ważne, że debuffy wchodzą. To jest łatwiej. Trzy takie, dwa takie to jest koniecznie. Trzy takie wystarczą, bo teraz będziemy strzelać, ale czekaj, bo teraz będzie cmentarz. A na cmentarzu zombiaki, to ja bym pozabijał je trochę ale najpierw zbijam broń. To może nie będzie tak źle, co? Teraz zombiaki czy klasztor? Kurde, nie pamiętam. Dobra, styknie. To, jeden taki, woda. I tyle. Nie, co ja gadam, bełty jeszcze trzeba kupić. Tylko skurczybyk nie ma normalnych. Trzeba by było się przespać cały dzień. I może wtedy będzie miał. Bo mógłbym jeszcze na tych podziałać. Tylko one bardziej by były na ludzi. Kurde. To tak trzeba by było też zaczynać. Tego questa na ludzi powinienem robić tymi bełtami. A potem tego questa normalnymi. A tego. Nigdy tak nie robiłem, ale mógłbym spróbować zrobić tego questa. Teraz tymi albo tymi. Dobra, ja się jeszcze prześpię dla wszystkiego, ale spróbujemy. Bo jak ja mam 100 celności, plus zaraz będę miał jeszcze więcej. Z levela albo z czegoś tam. No, zgadza się. Nie wiem do końca, czy to zawsze tak samo działa, czy zawsze damage jest taki sam i tak dalej, ale. Ale no. Od tego gościa nic nie chcę. Chcę się przespać i. A, ja teraz nie robię questa. Kurde, ja zapomniałem. Przecież ja robię teraz ten. Przecież ja robię teraz brewery. Poczekajcie. Ja robię teraz biję brewery. To weź mi daj te też. To się pobawimy. Tymi. I jeszcze bym chciał kupić się przespać i kupić normalne. Tak dla wszelkiego. Potestować. Z tego gościa nic. A jak tam drugi stan? Dwa. Dobra, może być. Śpimy i brewer. A, jeszcze kurde, nie brewery. Ale jak jest kurde człowiek.
Nie jest sobą, jak jest zmęczony już. Wszystko wolnie działa. No, ale tu będzie kilka takich, to powiedzmy. Dobra, wykorzystam te najpierw dwie. A wody nie mam. Kurwa. Ale to niedaleko, to trzy kratki. Dobra, tu mam studnię. Napiję się tylko na zaś. Jedzenia nie mam, ha? To dobrze, że tu pani stoi blisko z jedzonkiem. Fajnym. Zdrowie psychiczne, odporność kuleje. Cebulka na odporność. Gruszeczka. Czosneczek. To za drogie. O, por. Proszę bardzo. O. Na razie jeszcze nie ma chorób, czy jakichś tam czegoś tego typu rodzajów, ale zapewne będzie to powiązane z odpornością. I na razie odporność zbija tylko ci odurzenie, czyli poisona, ale w przyszłości pewnie będzie też ci. Robić debuffy, choroby tego typu. Dobra, robimy szybko tego planka. Czy jak to tam się nazywa? Zniszczony strug! O! Struga robimy szybko dla chłopa. To będzie na drodze. Iść drogą. Ja wiem, czy to specjalnie iść drogą. Bez sensu, nie będę iść drogą specjalnie. Mamy antidotkę jak coś. Jak nas wąż. Jak my step on snake. Don't step on snake, ale jak już my step on snake, to wtedy antidota mamy. Dobra, to znajdźmy drogę. To powinno być gdzieś w to. Ale zacznijmy. O, uwaga, uwaga, bo tu właśnie. Bo oni są bardzo tacy. Oni bardzo jurne chłopaki to są. Bardzo jurne. Z nimi trzeba powolutku. I ogólnie te z maczetkami to jest największy problem, wiecie? Maczetkowi. To są bardzo problematyczni wrogowie. Co? O, dopiero normalnie trafiłem. Czujecie bazę? Trzeba będzie trochę po ten dwóch rozdzielić. Teraz. A, zapomniałem, no. Skończyły mi się te. Ajajaj, no dobra, trudno. To raz dostaniemy. Oby tylko raz. Trzeba niestety się pokajtować, bo wrogów za dużo się. O, jeszcze się rozdzielili. A no ten to już prawie nie żyje, to jeszcze nie ma biedy. Dobra. Teraz tak. Można zrobić tak i tak. Ten już prawie nie żyje. Ten jeszcze trochę za dużo jest jego. A ja na razie jeszcze nie mam chyba w skillach nic ciekawego. No nie mam dexterity. Ten gość nie jest problemem. Tylko znowuż to tak nie zadziała. Kurde, widzicie jak to jest.
Dobra, nie ma co się bawić, niestety. Trzeba przejść do rękoczynów. Teraz jak zmienię, przybliżę, oddalę. No zobaczmy, no. To prawda. No sam nie wiem, co by było lepsze. Siłę bloku? No. Sam nie wiem. To jakieś mało ich. Czasem jest ich tutaj więcej. Trzeba potem bardzo ostrożnie podejść do tego. Kurde, no dobra, tam kilkaset golda, to nie ma co na siłę robić tego questa. Już w sumie mi się znudziło robienie tego questa, zbieranie trzech broni takiej dla kowala. Za 200 golda? Dobra, dawaj szybko, damy mu to. Robimy brewery. Brewery. Nie dygaj. Tutaj. Chociaż w sumie teraz jedę na brewery. To nieważne. To. Czekaj, co to dawało? O, co to nie chciałem. Odporność na przemieszczenie. To nie, za chwilę potem, dobra. Jasne. Tak, jemy to, to wystarczy, idziemy brury, mamy to, dobra, tak, na pewno, tu nazbieramy, a nie, na pewno, bo woda, to już jest dosyć daleko i możemy nabić, dobra, to ja się tu prześpię jednak,
To się szybko prześpię. O. Bo i tak potem będę musiał się przespać. No dobra, to dawaj, dawaj. Wstawiłeś już czy nie jeszcze? Już patrzę. O to nie, to jest ten. To jest ten najlepszy ten. To jest tier 4 zamek ludzki. I on często bardzo to jest. Nie, to nie jest więzienie. I najgorzej, że ja nie wiem jak wygląda więzienie, więc ci nie powiem dokładnie jak wygląda. Ja nie wiem czy ono w ogóle jest zaznaczone na mapie. Ono chyba nie jest zaznaczone na mapie. Ono wygląda jak pytajnik. I w ogóle na mapie nie jest zaznaczone. Dlatego jakby nie patrz na mapę. To musisz jakby pytajniki, musisz tak jak gadaliśmy, wiesz, po prostu iść, przeglądać te trzy kratki w tą, w tamtą i ten. I tak to znaleźć. No niestety. Maszek follow? Nie zauważyłem, że Maszek zafollowował. Dziękuję Maszek za follow. Coś cicho mi się ten. Cicho mi się bardzo. Bo to muszę to naprawić ogólnie, bo mi się to. Te powiadomienia mi się wyświetlają na głośnikach, a nie na słuchawkach. I teraz mam cicho głośniki ustawione i nie słyszałem. Maszek, dzięki za followka. Tylko czemu dopiero teraz? Joki, joki. Gdzie to było? Gdzie to było? Pole powiadomień. Tak. Kurde, to nie tu. To niby wszystko tu tak, ale to też nie to, o co mi chodzi. To też nie. Nie wiem, będę musiał tu ten. Może jeszcze raz to dodam, po prostu usunę i dodam to jeszcze raz. Te powiadomienia i może będą w końcu mi się wyświetlać na słuchawkach. A nie na głośnikach. Mi się wydaje, że może być, bo
mi się wydaje, że one są przypisane do biomu. Czyli na przykład ten dungeon czwartego tieru ludzki może być tylko na tym pustynnym biomie. Tam, gdzie są bizony, mi się wydaje. I tak samo więzienie, i tak samo kamienny krąg. One wszystkie muszą być na. I tak samo quarry. Kamieniołom. One wszystkie muszą być na kamiennym. No nie na kamiennym, tylko na tym biomie odpowiednim. It's raining. It's raining. Zobacz, jeszcze normalne bełty trzyma. O skurwysyn nie ma. No dobra, to poradzimy takimi jak tak. Okej. Warride. No, chodziłeś na punkt A, wyskoczyło, że pokazało ci co to za punkt? Co odblokowałeś? Bo jak nie, no to musisz sprawdzać punkt, aż ci pokaże co to jest, no bo inaczej skąd będziesz wiedział co ominąłeś? Jakby nie, nie ma innej opcji. Dobra, lecimy. Speedy Gonzalezo. Teraz drogą. Nawet nie patrzymy na mapę, tylko Sanik lecimy. Tylko drogą. Non stop. Coś się tu dzieje, bo drgawki łapią drwina. Wyczuwa coś chyba, jakąś awanturę w powietrzu. Wiecie, jak się jąka człowiek, nie? To D-Ruin tak ma tylko z chodzeniem czasem. Chciałem zobaczyć dźwięk, bo dialogi to ja mam to w dupie. SFX, dźwięki otoczenia są czasem takie głośne, jak deszcz zacznie padać. Muzyka nie jest źle, dajmy, nie wiem, tak, głośność ogólna, dobra, powiedzmy tak. Let's go. Żadnych pijamek? Holy shit. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O skurwysynia, nie wiem, czy my już nie prepali. Bliskie spotkanie z dzikiem. Człowieku, jeszcze jeden krok i chyba by było po nas. Bo by zestunował i by był koniec, no. Kurwa, z jednego na drugi. Niebezpieczne te lasy, niebezpieczne. Temu trzeba się trzymać drogi. Jestem na dobrej ścieżce. Ale tak jednego czy dwóch to mógłbym dziabnąć jakichś takich rzezimieszków z maczetkami.
To bym tak questę zrobił. Niby nie, ale questika można by było zrobić. Dobra, dajmy z penetracją pancerza plus 25 celność. Tu dużo, to ja nawet jak stoi bardzo blisko, to ja go trafię. O tak o. Plus 25, ale wciąż to jest za mało, żeby strzelać z ten. A z takimi znowu strzałami. A. Trzynaście celności. Ale jak przymierzę? 76. No to nie, to kurwa, to one jest, to mam jeszcze za mało celności, to nie ma szans. Na przymierzeniu 76? To kurwa, kto to wymyślił, ty? Nie, to nie. Nie, żartowałem. W prawym górnym rogu miałeś kamieniołom? Jesteś pewien? No ale gdzie jest 76 celności na tej kejmie? No to gdzie? Facet. Facet, gdzie człowiek? Z czym do ludzi? Gdzie tej żyć? Nie. Skądś pierdolić, facet. Mogłem, kurde, później to zrobić. Ajajajajajajajaj. Ajajajajajajajaj. Ale żem to zepsuł. Proszę państwa, gigantyczna wtopa. Jak to się mogło stać? Partactwo, ja pierdolę. Nie, no jajca. Widzicie, z tym partactwem to jest jakiś żart. To natychmiast zlikwidować do zera. I ten damage, to się im prawie nic nie bije. God fucking damage. 9 w głowę, ale on na głowie nie ma pancerza. Czemu ja zadałem 9 damage'u? Nie spartaczyłem. Dlaczego 9 damage'u? A, bo mniejszy od obrażeń, ale o 10%, a obrażenie to 24, o 10% to ile to jest, kurwa? 2? A nie 10, kurwa, co, zdodżował, a nie jest napisane? To byłoby chyba napisane, że częściowo z tego. Ten to się zdąży wyleczyć cały. No najgorzej, że ich jest dwóch tutaj.
Tak, zabawa, zabawa, to zabawa. To zabawa, zabawa, ej. Chłopie, umrzyj. Te strzały też są do dupy. Kurde, no minus 10, no nie wiem, no. No sam już się nie wiem, co tu chodzi. Czysto teoretycznie może i bym dał radę ich zabić. Mam po dwa ochrony. Bo jego pewnie na hita bym miał. Ale muszę, bo mam umiejętności, to nie za bardzo. Na pewno tutaj. Podejdźmy. Zmienię, no bo jak teraz przeładuję, to musiałbym przybliżyć tego. Dobra, idziemy. Się zastanawiam ciągle, jak ich traktować, bo oni są trochę lepsi niż normalne te ludki. Bo mają umiejętności, ale czy oni mają lepsze statystyki niż te normalne ludki? Nie wiem. A grasz na najnowszej wersji gry? Chociaż nie na jakiejś starej czy coś? To nie wiem, stary. Co tak blisko? Powinienem dać radę, ale weźmy jeszcze jednego, mogę stać mnie. A ty, a ty, a ty. Kurwa, zapomniałem. Jeszcze jeden aty jest tutaj. A, z krwawieniem. A tak myślałeś, że już jesteś blisko, a tak daleko jesteś, facet. Przeładuję i... Huhu. Za dużo się bawiłem z tamtymi, jakoś tak się przestraszyłem ich. Co ten pas dawał? Chyba kanterka. Nie pamiętam. To pewnie by też nie działało, także wiesz, raczej bez sensu. Raczej bez sensu.
Kurde, gdzie był ten dziki, te wilki? Chyba gdzieś na następnej klatce. Chyba gdzieś tutaj był, na drodze. Tam pójdziemy. Tu. To co, jak wierzysz, jak mówisz, że na 100% to ja ci wierzę. To tak musiało być. Dobra, to trzeba obejść naokoło. Przez tego dzika. Tu można wejść, ale to już powinno być i tak pusto. Ale mi się trafiło dziwne rozdanie, że w ogóle nie mam. Waliłeś trolle ostro, mówisz tam? To nieźle. Dirwin, nie ma to jak mieć w imieniu zwycięstwo. Ciekawo, gdzie plecak dostaniemy tym razem. Ale ja nie wiem, jakoś nie jestem wielkim fanem plecaka. Nie wiem, czemu wolę capy. Chociaż teraz mając, a teraz mam jakiegoś capa, to trzeba by było go zidentyfikować, a wtedy bym powiedział, czy ja go chcę, czy nie. Zobaczmy, stary jest jeszcze na chałupie, czy już poszedł chlać? Śmierdzi, a jak poszedł chlać? A ciekawe, czy można go skonfrontować w karczmie, ty. Gdzie on siedzi? Który to jest? Nie można. Nie można mu siary narobić w tym przy ludziach. Okej. Daj mi coś, nie coś. Nie, daj mi coś. Okej, teraz śpimy normalnie i robimy dungeonka szybko, chociaż jednego szybko dungeonka. Pich, pich, pich. Trzeba zrobić. Chociaż jednego. Alko. Mam drugą machareńską. Alko out. To też out. Dobra, mamy identyfikacji. Użyj tylko na co? Na pasek, jeden albo drugi. Ten wiem, że jest bez klątwy. Zobaczmy, ten też bez klątwy. Szansa na kontra. Kontra. Przemieszczenie i zahartowanie to są dobre statystyki. Zahartowanie na trolla. Przemieszczenie na mantykorkę. Zostawię na razie ten paseczek, bo na razie chyba wolałbym ten, mi się wydaje. Pomaga wytrzeźwieć, to możemy to zjeść zaraz. Z tym alkiem. Linkę sprzedać. Koszt energii zdolności. Na razie nie. Wartactwo 2 przydałoby się, ale. Tutaj też nie wiem, co mam, ale to nic, to nic, to nic, to nic.
cały. Normalne. To ja wypierdzielam na razie, bo nie mam takiej celności. Gdzie 76? Chyba szaleliby. Ale to wyrzucę tam. Czyli, a i wezmę tak, jeszcze takie. Takie albo takie. Dobra. Kołcze na razie nie. Jeszcze się wstrzymam troszeczkę. Te dwie się wystrzela, te 43 lata, to wyrzucam, dobra. To mam, to mam. Mecy nic nie potrzebuję, to przespane, dobra. Już wody. Groszeczki. Tyle powinno wystarczyć. Dobra, blackmailujemy Odara. Robimy powrót nekromanty. Powrót nekromanty. Tu pójdziemy z normalnymi strzałami, kuszami, ale mam tylko jednego normalnego staka. Dobra, to weźmiemy jednego normalnego i jednego takiego. To znalazłeś? To weź wyślij koniecznie, jak to wygląda. I na mapie, no na mapie, bo tam to wiem, jak to wygląda wewnątrz, tylko na mapie koniecznie, jak to wygląda. A, ty nie, to skąd ty wiesz, że to tak wygląda? To widziałeś kogoś? A, na Wiki przynajmniej jest obrazek, a ja szukałem na Wiki, nie widziałem. Gdzie to jest na Wiki? Order's Prison to jest?
A, tu jest na mapie, a rzeczywiście. On global map. O, widzisz ty. Ale okej, to jest na global mapie, ale nie ten. Jak to? Kurde. Jest na global mapie. Jak już znajdziesz jako point of interest, to wtedy jest na global mapie. Ale ogólnie nie. W sumie kołczan kosztuje 200 golda. To jednak kołczan to jest dobra inwestycja, jak teraz sobie pomyślę. O, grobek. Bo można łatwo przeskakiwać pomiędzy strzałami. Bez kitu, kurde. Dobra, szpadel. Najpierw czy szpadel jest? Nie ma. Ale jestem durny. Ale jestem durny. O kurwa, to dopiero jest odkrycie. Przecież ja specjalnie zrobiłem brewery, żeby pojechać do Manshire. Żeby pojechać do Manshire i kupić ten Season Initiative. A ja popierdzieliłem do tego, ale to jest kurde. Zmęczenie to jest coś potężnego. I to jest te interesujące miejsce? To jest wciąż na tym takim biomie pustynnym bardziej. On, widzisz, on aż po Manshire się rozchodzi, ale w Manshire to nie, po lewej albo po prawej, tam gdzie jest pustynny biom. To ta, teraz to już będę robił, no. To może nie jest to jakiś wielki problem, bo jak to będą ten, no to nekromanta raczej powinienem dać radę jako tako to ogarnąć.
O, jeszcze chyba boss tutaj jest od razu na samym wstępie, czujecie to? Na samym początku boss od razu. Nie. Na szczęście, nie, na szczęście, nie. Taki zombiak bez tego, to ja go w ogóle nie będę strzał marnował. Na takiego śmierdziela, rozumiecie? Tu jest śmierdziel numer 2, tam jest jakiś śmierdziel jeszcze też, dobra. Aja! Aja! Po kolei, chodźcie panowie, po kolei. Dla niego już wybijemy broń z ręki. Bo nie chcę, że to są widły. Celność ma mniejszą. To jeszcze szota. To jeszcze jednego. I teraz. O właśnie. Żeby ograniczyć zużycie bełcików. Teraz tutaj widziałem ich. Drzwi są zamknięte. Otwieramy drzwi. Niestety nie mogę strzelić, no bo to 40 szansy. Już takie. Spartactwo, kurwa. To jest największy wróg łucznika, partactwo. Bo jak najszybciej się pozbyć tego. O kurwa, zapomniałem. Kurwa, zapomniałem. Ale on teraz ma rzut tym, rzut kością. To będziemy mieli ten. Dodatkową turę. Teraz, żeby nie podszedł za blisko do tego ciała kolejnego. Nie, najpierw zaatakuję. Wy myślicie, że ja się pomyliłem, a ja po prostu chciałem więcej expo. Ja po prostu expię. Rozumiecie? Jestem dwa kroki do przodu. How could this happen? Serem aż śmierdziało na odległość. Teraz już nie popełnię tego błędu. Ciekawo z ilu kratek. Nie jest to napisane, nie? Zasięg 1. Czyli nie cofnie się chyba tutaj, nie?
Yes, sir. Tu są drzwi, tam są drzwi. Ojej, tam coś się potruli. O ty kurwa. A ty szo tutaj. O. Jeszcze ziomeczka ciągnie. No way. Fuck. Zepsułem. Yes, please. Continue, continue. What the fuck are you doing, man? The fuck, man? That ain't right, man. Get the fuck away from me. Yo, you fucking. You fucking piece of shit. Ghosts.
In my times. Hello. Oh, you stupid. Oh, such a stupid mage. Already, that seems like a boss. Yo, Zwei. Boss time. Necromancer time, come to papa necromancer, don't be shy, come on, come on necromancer. Let's go. Oh, that's weird. Got juked like a motherfucker. Alright, so the plan is to destroy the necromancer and that's it. I guess shoot through this guy will go here, but if I go like bam or bam, then I should go be able to shot through them, through him. Like he will stand here, I will stand here, then necromancer here, and I will like pitch on. Right? Am I right? What? Beautiful. Yep, and I don't know, here or here. Nope, over here. Get rid of this guy. Bam. Oh, you poor bastard. You don't even know. Rondello. A wiesz, że... Można korzystać w sumie, ale nie wiem, czy mi nie byłoby bliżej, bo ja korzystam z Cirta, nie? Żeby włączyć tryb ataku i sobie klikam na ziemię. Spróbuję, zobaczę, może będzie wygodniej, tylko już jestem przyzwyczajony z Cirtem. Sobie klikam, wiecie, i gdziekolwiek i ten. Ale zobaczymy. Pasmatrym, ribieta. Proszę bardzo, na celność pierścioneczek, hit.
Tylko po co ja to kupywałem, jak dostałem drugie takie same? Kurwa. To jest najlepsze. O, użyj od razu na tym. Uuu, pęterze, szansa na pardactwo minus 3. Bardzo ładnie. I to będzie nasz dagerek tutaj. Jakbyśmy kiedykolwiek musieli użyć, to będzie dagerek. Plus money, 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 money. Czy ja chcę oddawać? Czy ja chcę Rotten Willow robić? Chyba nie chcę. Nie chcę mi się bawić. Może kiedyś porobimy na Rotten Willow, a na razie mi się nie chce. Do jeszcze innej, czy jak to? A, rozumiem, do tej metody. No. Drugi pierścionek na zahartowanie to będzie można sprzedać. I pierścionek na celność. Tylko, że ja. Celność to jeszcze nie jest tak źle. Z celnością, więc celność ja sobie podaruję. Zostawię kryta na razie. Jedno z tych będę mógł sprzedać. Tak, główka, no niestety, tak to bywa, że dostajemy to, co ten. To, co dostajemy. My hair out. A. No. Prawo na typkę i reload. Mówisz, każdy ma swoją jakąś metodę, no. Ciekawe, ciekawe swoją drogą. Zaraz jem mam dużego steaka, także czekam, aż mi jeszcze trochę podskoczy jedzonko. A, ja myślałem, że tu wyjście, ale miałem mind tripa, lol. Jaki mind... O! Partactwo, bardzo ładnie. Kontrolnie, partactwo, celność. Czternaście i pół, ja nie mogę patrzeć na 14,5 partactwa. To są jakieś jajca. Nawet na koszt celności. Bo jak przeładuję, to i tak nie jest tak źle. Ja nie mogę, tylko 1 na 10 strzał. Ja muszę, żeby każdy unieruchamiał, bo inaczej to kurde biegam jak pojebany. Nie wiem, no, nie wiem. Spartaczyłem, zadałem mu całe 3 damage'u i nie unieruchomiłem go. No ja taki gameplay to ja pierdolę za przeproszeniem. O, 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 o. Taki wolę gameplay. Bardzo dobry jest ten aks też. I temu, moje drogie dzieci, nosi się dwa lockpiki. Two lockpicks needed.
Yes, sir. Bam. Fucking camper. Fuck. Bodies here. Well, fuck. Not bad, not bad. No nie wiem, jaka by była moja reakcja. Musiałbym zobaczyć gameplay. Jakbym, wiesz, zobaczył jak grasz i po prostu za każdym razem fumble wchodzi, no to... Uff. Ja jestem cierpliwym człowiekiem, ale bez przesady. Wszędzie są jakieś granice czegoś. Disgusting. Really? They buried this guy with a scythe? What the fuck? Ten gold, ten gold, ten gold, ten gold, ten gold. And then you have 2000 gold. Level 4. Yes, sir.
Tacyt. Jeszcze tu będą. I od razu idę do bezpiecznej pozycji. Bo tu trzeba ich pojedynczo. Tu trzeba ich odpowiednio. A widzisz, jak idą? Ja wiedziałem, że ty będziesz tutaj iść tak. Ja już wiem. Jak wy lubicie działać. I jednego chyt za mną. Jabadaba. Oj, źle kliknąłem. Fucking hell. A, no tak, groby. Muszę pokopać groby. To możemy ból zbić i co? I tyle. I lecimy. Z resztą tych. Musimy pokopać groby. Ściały się skończyli. Tylko teraz nie wiem, czy one się znowu nie zrespiły. Jak wychodzisz, wchodzisz na pole. Nie wiem, czy one nie będą tam. Ale chyba nie, chyba. Chyba więcej ich nie ma. Okej. Kolejny mamy level, czyli będzie sztukę walki i czekaj, czwarty. A, no dobrze, dobrze. Sis to i na piątym to, a potem tamto. No dobrze, 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 dobrze. O, będziemy mieli dexterity teraz. Chociaż tak myślę, że to dexterity na początku tylko się przydaje. Potem to, potem wiadomo, korzysta się z tego przymierzenia za zabicie. Ale tak jak teraz korzystałem, to traciłem tą jedną turę niepotrzebnie na zmianę broni, abym zadał więcej damage'u, więc mi się wydaje, że od zwinności można było, zaczynać builda. Czyli brać przymierzenie, rozpraszające strzał i potem Seize Initiative i zwinność. Zwinność. Potem ciągłą praktykę i przebicie na wylot. Bo już bym to miał, to by mi się przydało w dungeonie, no. No tak dopiero teraz. No, ale... żyjemy, uczymy się. Taka kolej rzeczy. Chyba nie, chyba to wyrzucę. O nie, nie mam maści. Musimy powoli.
Zjedz sobie naleśniczki, podbij morale, nie przejmuj się tym kopaniem grobów w ogóle. W ogóle się nie przejmuj, Dirwin. No nie wiem, czy to nie byłoby zbyt OP. Wiesz? Jeden na 10 strzałów, czasem przeładowany. No nie wiem, czy to by nie było OP. No może 5. Może. Ile tu grobików? Tylko 4? Raz, dwa, trzy, cztery. Niestety, biedny grobek. O, tu jeszcze mamy jednego. Jeszcze jednego tutaj przekopiemy grupkę jeszcze. Do kolekcji jeszcze jeden mamy grobek. Grobek roztropek. A Loki. Bam, dobra. Alright, guys. To ja będę kończył. Dzisiaj troszeczkę krótszy strumień, ale muszę trochę wcześniej wstawać. Muszę, wiadomo, to ciężko u mnie, ciężkość przestawić jest. Wzór spania, ale trzeba próbować. Co tu podsumowując, co tu można podsumować, rozumiecie? Uczymy się ciągle. Jest coraz lepiej. Wiemy mniej więcej, o co chodzi. Piąty, szósty level. Bam. A może pójść bez Seize Initiative? I pójść tu? A nie, bo Seize Initiative to jest jeden dodatkowy strzał bez przymierzania. To jest dobra sprawa. To mi daje odepchnięcie tej inne rzeczy. Odepchnięcie każdej. Ale ja wytrzymam level. Ta. To idzie. Piąty, szósty i potem polecimy dalej. Szczepartactwo. Tak, właśnie zauważyłem. I jeszcze zauważyłem, jak to wykorzystać, wiesz? Bo jak stoisz na skraju i ty widzisz wroga, ale wróg cię nie widzi, to sprawdzasz Seize Initiative. I wtedy, jak nie dasz rady go trafić, ty go widzisz, wróg cię nie widzi. Ty go chcesz trafić z Seize Initiative, ale nie możesz z przejęcia inicjatywy. Wiesz, nie możesz go trafić. To znaczy, że on cię nie zobaczy. Możesz tam stać i on cię nie widzi. Jest jakoś tak, że on cię nie widzi. Ty go widzisz, ale on cię nie widzi. Możesz nabufować się i dopiero zaatakować, jak go nie możesz zaatakować. To jest ciekawe, no. I Seize Initiative nawet nie możesz zaatakować typa, co jest zasłonięty typem. Nie możesz tego typa z tyłu zaatakować Seize Initiative. Co jest ciekawe. Jakie tam kody spaghetti są użyte. Czy to specjalnie, czy niespecjalnie. Pierwsza sprawa, musimy zbić te partactwo. Bo celność to my mamy 100, 100 ileś. To już nie jest problem. Z percepcją będzie coraz większa. Ale partactwo od razu musi zejść. Partactwo na 0, a potem crit efficiency. I tak będzie wyglądał build. Dobra, proszę Państwa. Maszek, dzięki za followka jeszcze raz. Słyszę, dzięki, że wpadłeś. I co?
I Yellow, People Love ode mnie. Trzymajcie się, pa, pa.